Witam. Dzisiaj pokażę Wam, jak przerobić słuchawki przewodowe na bezprzewodowe. Będą to słuchawki popularne JBL-a, Tune 500. No i zrobimy z nich słuchawki bezprzewodowe. Jak widzicie, jest tutaj przewód, jack. Potrzebne będą nam narzędzia oczywiście. Może być to taki nożyk, nożyczki lub takie cążki. Cała przeróbka jest bardzo prosta. Jak tutaj widzimy, jest przewód. Trzeba go po prostu usunąć. Nie obcinamy tutaj, ani tutaj. Najlepiej jak najbliżej. Wtedy będziemy mieli lepszy zasięg Bluetooth. O! Ładnie słuchawki. Mamy już przewód, nas już nie interesuje. No i mamy słuchawki bezprzewodowe. I to cała przeróbka. Pozostało teraz sprawdzić, czy te słuchawki będą nam działały. Najpierw zobaczymy, czy połączę się z telefonem. A więc zobaczymy, czy uda się połączyć z telefonem. Już wchodzę w ustawienia. Tutaj mamy sparuj nowe urządzenie. O, dostępne urządzenia. Są nasze słuchawki JBL Tune 500. O, i się zrobiły Bluetooth. Połącz, odparuj. Są połączone, nawet są 100% naładowane. Dobrze, teraz włączę jakąś muzykę, zobaczymy, czy będą odtwarzały dźwięk. O, coś słychać. Grają. Widzicie, w jaki prosty sposób można słuchaweczki przewodowe przerobić na bezprzewodowe. Telefon je wykrywa. Muzyka gra. To tyle. Dziękuję za uwagę. Dzisiaj mamy 1 kwietnia. Czyli prima aprilis, dzień żartów, dowcipów, fejków. Ja właśnie z tej okazji tego dnia pozwoliłem sobie zrobić taki żarcik. To były słuchawki właśnie przewodowe JBL-a, gdzie został obcięty przewód, a tu były ukryte JBL-a Bluetooth. Więc jeżeli chcecie mieć dalej słuchawki sprawne, przewodowe, nie obcinajcie tego kabla. Dzięki i życzę miłego dnia. Prima aprilis.